Witajcie. Dzisiaj spróbujemy coś nowego poza graniem w tylko gry komputerowe. Zrobię recenzję pistoletu Airsoft firmy Crossman. Model Stinger 311. Z wyglądu jest zbudowany tak samo jak Colt 1911, czyli Colt 1911. Jest bez licencji, dlatego nazywa się inaczej. Budowa jest z plastiku. Lufa jest z aluminium. SUV, czyli slide działający jest. Tak samo młotek. Tak samo działający jest magazynek. Spust magazynku działa. I zabezpieczenie działa. Ok, to na razie zrobimy tylko parę strzałów, zobaczymy jak celny jest, a później zrobimy resztę recenzji na stole z dokładnymi wszystkimi danymi. Będę strzelał około 7,5 metra, czyli jakieś 25 feet. Ok, będziemy strzelać na stojąco, bez podstawy żadnej. Zabezpieczenie jest off. Jak widzicie, z tej odległości jest dosyć celny. A teraz dla zabawy zobaczymy, jak czuje się, jak ja będę z niego postrzelony z tej odległości. What I need you to do. I think you need to go up to show. You're gonna leave it here. Leave it here. And I'm gonna go there. Mm-hmm. And you're gonna shoot me. Shoot you? Yes. You want me to shoot you? Yes. Like where? In my back. Are you sure? Shoot me. Are you kidding me? I have really bad aim. And like, I'm not pretty sure this is the same. I'm giggling, so the gun's like moving. What if I shoot the light by accident? The safety's on too. I was about to shoot you. No, I think the safety's on now. Hold on. Oh no, now it's off safety. Okay, hold on. Oh God, just shoot. Now you're making me laugh. I can't shoot you. Hold on. Will you hurry up? Did it work? I shot you? Okay, kuli nie było w środku, zaraz powtórzymy. Did it hurt? No! You can't shoot me! Don't miss. Don't miss what? Me! I missed you? I missed you? No, shoot! So I didn't miss you. Oh God, just shoot. I'm so confused. Did I miss you? You didn't shoot. I'm guessing that one hurt. Okay, it's dosyć bolesne. Teraz kolega zademonstruje. Go. No, no. You'll be fine. No! No! I don't want to do it! No! You're not shooting me! No! No! It's not bad. I don't want to get shot! No! Go! No! I don't want to get shot! If you got hurt, how much more me? Okay, teraz spróbujemy, jaką mam moc z 25 stóp, czyli 7,5 metra. Będę strzelał w pudełko z tektury. Jak widzicie, robi dziurę, ale nie na zewnątrz, nie przez to. Strzelę teraz z połowy tej odległości.
Tak samo robi dziurę, ale kulki się wracają z powrotem. To jest około 2,5 metra. I poszło na wylot. Ok, teraz będziemy strzelać z podstawy nieruchomej, żeby zobaczyć, jak naprawdę blisko do siebie te kule lądują. Ten strzał był niedobry, ruszyłem pistoletem, czyli poprawię jeszcze raz. Okej. Jak widzicie, grupowanie jest około 2,5 do 3 cm. Z odległości około 7,5 metra. Czyli dosyć dobra jak na pistolet za 13-14 dolarów. I guess it now hurt. Okej, jest dosyć bolesne.